nadzieję, że tym razem uda mi się to nagrać, bo to już jest ostatni fragment kawy, który znajdował się w kubku, a nie mam kasy na DLC. Więc słuchajcie, ten odcinek powstał między innymi dzięki temu, że ten kanał, czyli Gracz Watch, jest teraz współtworzony aktywnie przez około chyba 10 czy 15 osób, nie tylko dzięki podcastom Dropin, ale także dzięki Szymonowi i Sebastianowi, którzy tworzą Pixelozę. Ich autorski pomysł na podcast pół żartem, pół serio na różne tematy. Także zajrzyjcie na listę Pixeloza. Jeżeli ten kanał Wam się podoba, chcecie, aby się rozwijał, pomóżcie nam to robić za pomocą lajka czy subskrypcji. Wiecie, jak to działa. Komentarz, nawet negatywny, jest dla nas istotny. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do recenzji Apex Legends. Gry, która została stworzona przez Respawn Entertainment, czyli twórców niesamowicie fajnego i bardzo niedocenionego Titanfalla. Mówię oczywiście o dwójce, bo jedynka była tylko na Xa i PC-ta, o ile dobrze kojarzę. W każdym razie dwójka przeszła bez większego echa, ponieważ EA rzuciło ją między Call of Duty i Battlefielda, co tak naprawdę skończyło się śmiercią bardzo szybką tej gry. A teraz dzięki Respawnowi, który nadal pracuje nad jakąś grą ze świata Titanfall, chociaż nie jest to Titanfall 3. Wielu z Was poprawiło mnie w komentarzach w poprzednim materiale, czyli w pierwszych wrażeniach z Apex Legends, więc jakiś Titanfall powstaje, ma wyjść w tym roku, ale to nie jest trójka. Mam nadzieję, że to nie będzie gra na komórki. Więc słuchajcie, Apex Legends wyszło w zasadzie znikąd. 25 milionów graczy pobrało ten tytuł i zagrało w niego przynajmniej raz i około 10% gra w niego regularnie, w tym ja i kilku moich znajomych, którzy do tej pory nie potrafili się odnaleźć w grach Battle Royale. Dlaczego ta gra przyciągnęła graczy, którzy nie przepadają za tym najpopularniejszym obecnie na rynku gatunkiem? Znowu zahaczyłem o mikrofon, trudno. Więc wydaje mi się, że jest to cała ta turniejowa otoczka tej gry. W większości tytułów Battle Royale nie ma żadnego większego koncepcyjnego pomysłu na to, dlaczego setka graczy walczy ze sobą na arenie. Jesteśmy po prostu rzucani na tą wielką wyspę, mamy się wytłuc i zostaje jedna drużyna. I mimo, że na początku, w pierwszej generacji gier Royale to mogło działać, dawać satysfakcję, to gatunek się rozwija. Tak jak gry z trzeciej osoby się rozwinęły, shootery z pierwszej osoby się rozwinęły, tak wyścigi i Battle Royale również się rozwijają. I wydaje mi się, że graczom podoba się otoczka Apexa, tego turnieju, na który przybywają niesamowite postacie, które mają swoją charyzmę, swój sposób podejścia do konfrontacji, unikalne umiejętności i sposób interakcji nie tylko ze światem, ale także z otoczeniem. Mamy na mapie banery, które bez przerwy w trakcie meczu zmieniają się, wyświetlając nie tylko podobizny, ale także ksywki zawodników najlepszych drużyn, czy najlepszych w danym obszarze. Speaker regularnie daje nam aktualizacje na temat tego, kto jest liderem zabójstw, czy lider zabójstw został zabity, co się generalnie dzieje na mapie, kiedy bariera będzie się zmniejszać. Daje to naprawdę uczucie turnieju. Czegoś większego niż banda ludzi, którzy walczą o przetrwanie na wyspie. Jest to, wydaje mi się, krok do przodu. Do tego dochodzi oczywiście świetny system poruszania się, który nie jest tak rozbudowany jak w Titanfallu 3. W Titanfallu 2. Więc mamy tutaj bieganie w ślizg, zakładając, że mamy odpowiednią prędkość lub spad. No i mamy oczywiście możliwość spinania się po pionowych przeszkodach do wysokości mniej więcej jednego piętra. Przynajmniej wyżej nie udało mi się wspiąć. Bez problemu można podbiec do filaru i wspiąć się na balkon budynku, który stoi. Bardzo przydatne, żeby zajść przeciwnika od tyłu. W każdym razie jest tam wiele rozwiązań, które bardzo przyjemnie pozwalają się nie tylko przemieszczać po mapie, ale także z punktu A do punktu B. Będę o tym mówił troszeczkę też później. Wydaje mi się też, że wielu graczom na początku może brakować tej swobody ruchu Titanfalla, ale tutaj nie mamy do czynienia z pilotami. Nasze postacie nie posiadają tych wszystkich elementów koniecznych do poprzemieszczania się, robienia wallrunów i tych wszystkich rzeczy, szalonych rzeczy, które gracze robili grając w Titanfalla online. Tutaj jest to o wiele bardziej przystępne, ale jednocześnie niesamowicie satysfakcjonujące. Gra ma też bardzo dobrze zaprojektowany level, czyli mapę i słuchajcie, już została zapowiedziana cała seria dodatków rozbudowywujących ten świat. Mamy więc Battle Pass, który zakładam, że będzie działał podobnie jak w Fortnite i ma on zostać wypuszczony w marcu. Nowych bohaterów i mapy również otrzymamy w bliżej nieokreślonym terminie, więc gra wydaje się rozwijać. Jestem przekonany, że jeżeli troszeczkę pomyślą, zaczną sprzedawać również pakiety speakera. Mam nadzieję, że być może Snoop Dogg będzie zapowiadał, albo Kevin Chan, czy Kenneth Chan,
Nie wiem, ten gościu z Cats Vegas. Ten Azjata. Więc byłoby ciekawie, gdybyśmy mogli dostać speakerów różnych. Jednak zamiast zastanawiać się nad tym, czym gra może się stać w momencie, kiedy dostanie całą masę aktualizacji, porozmawiajmy troszeczkę o tym, czego można doświadczyć teraz. Jeśli chodzi o silnik graficzny Apexa, to mamy tutaj do czynienia z silnikiem Source, który został zmodyfikowany przez Respawn na potrzeby Titanfall i dalej rozwinięty i zmodyfikowany na potrzeby Apex Legends. I w przeciwieństwie do tego, co Bethesda obiecywała w stosunku do Fallout 70, tutaj faktycznie widać wzrost jakości wyświetlanej grafiki, dodatkowe efekty specjalne i mimo, że silnik nie urywa nam głów jakością grafiki znaną z Horizon czy Red Dead Redemption, mamy tutaj naprawdę bardzo płynną rozgrywkę, działającą na większości sprzętów bez większych problemów w 60 klatkach, pozwalającą dostrzec przeciwników z naprawdę dużej odległości i dodatkowo gra nie razi nas w oczy jakimś super bezczelnym doczytywaniem się tekstur wyższej jakości czy detali geometrycznych. To oczywiście nie znaczy, że tego typu problemy nie występują, zwłaszcza w momencie desantu widać doczytywanie się detali, ale w momencie, kiedy jesteśmy już na ziemi, eksplorujemy lokacje, to tak naprawdę nie zauważyłem czegoś, co raziłoby mnie szczególnie w oczy. Ogromne uznanie, przynajmniej w mojej opinii, należy się Respawnowi za świetną ścieżkę dźwiękową tego tytułu. Nie tylko mówię o muzyce podczas desantu, muzyce w menu, muzyce w trakcie zwycięstwa, ale przede wszystkim mówię o głosach bohaterów, o głosach legend, które mają dosłownie dziesiątki różnych tekstów. I to nie są teksty, te same teksty nagrane po prostu w różnych wersjach głosowych, tylko w zależności od tego, jaki charakter ma postać, w taki sposób wypowiada swoje teksty. Jeżeli gramy Bangalore, która jest zawodowym żołnierzem, będzie ona o wiele dokładniej opisywała przedmioty, które wskazujemy naszym kompanom. Czyli na przykład, jeżeli znajdziemy jakiś karabin maszynowy, snajperkę lub jakąkolwiek inną broń, od Bangalore dowiemy się nie tylko jakiego rodzaju to jest broń, ale także jakiego rodzaju przystawkę najlepiej użyć do tej broni, żeby lepiej sprawdzała się w starciach. Więc nawet kiedy wykorzystujemy bardzo dobrze opracowany system pingów do komunikacji lub słyszymy głos speakera, nasze postacie nadal budują swoje charaktery przed nami i przed członkami drużyny, wypowiadając kwestie w charakterystyczny dla siebie sposób. Naprawdę nie ma możliwości, aby pomylić je ze sobą. Jeśli natomiast chodzi o udźwiękowienie naszego arsenału, to mogę się mylić, ale mam wrażenie, że tutaj odgłosy broni są bardziej związane z rodzajem amunicji, który wykorzystujemy, który jest jedynie w niewielkim stopniu modyfikowany przez model broni, z którego korzystamy, więc mi osobiście się to podoba, ponieważ można zidentyfikować mniej więcej, z jakiej broni korzysta przeciwnik, nie tylko po tempie strzelania, ale także po dźwięku. Jest to o wiele mniej wyraźne niż w innych grach tego typu, czyli o wiele mniej wyraźne niż na przykład w Blackoutie. I tu oczywiście musiałyby się wypowiedzieć osoby, które mają spędzone o wiele więcej godzin w tym tytule niż ja, ale wydaje mi się, że rozpoznanie poszczególnych modeli broni jest prawie niemożliwe. O wiele bardziej można rozpoznać takie bardziej charakterystyczne rodzaje, czy to będzie triple take, czy to będzie peacemaker, czy to będzie prowler, ale między konkretnymi rodzajami danych karabinów czy rodzajów broni to rozróżnienie jest już o wiele trudniejsze do uchwycenia, za pomocą słuchu oczywiście. Przyjrzyjmy się teraz troszeczkę systemowym rozwiązaniom, które wpływają na przyjemność z rozgrywki Apex Legends. Jednym z tych systemów jest system automatycznego wyposażania naszej broni w przystawki, które znajdziemy w czasie rozgrywki. Jest to system, który pojawił się między innymi w Ring of Elysium, całkiem dobrej grze Battle Royale, która jest dostępna za darmo na pecety. Jeżeli działa Wam PUBG, to Ring of Elysium również powinno Wam ruszyć bez problemu. Mamy tam właśnie system automatycznego wyposażenia naszej broni w przystawki, które podniesiemy. Jeśli natomiast chodzi o implementację tego systemu w Apex Legends, system w zasadzie ostrzega nas przed zamianą lepszej przystawki na gorszą, którą możemy gdzieś znaleźć, więc znacząco ułatwia to wyposażenie broni w dobre przystawki, co zmniejsza czas, który gracz spędza w menu i tym samym jest o wiele krócej narażony na dostanie strzała znikąd od przeciwnika, który akurat nas zaskoczy. Drugim z czterech według mnie najważniejszych filarów, które wpływają na przyjemność z rozgrywki w Apex i na satysfakcję z uczestniczenia w tych meczach, jest możliwość wskrzeszenia naszego kumpla, który zginął. W momencie, kiedy dostaniemy wystarczającą liczbę obrażeń, jak w każdej grze Battle Royale, po prostu jesteśmy
byliśmy powaleni. Czołgamy się, możemy nadal oznaczać przeciwników, otwierać, zamykać drzwi. Tutaj mały tip, jeżeli będziecie akurat w pomieszczeniu, ktoś was zastrzeli i będziecie klęczeć, po prostu zamknijcie mu drzwi. Nie będzie w stanie wejść, chyba że rozwali je z buta. W każdym razie, jeżeli dostaniecie odpowiednią ilość obrażeń, upadacie, czołgacie się, możecie zostać podniesieni w dowolnym momencie. Jeżeli nie zostaniecie podniesieni w określonym czasie lub przeciwnik zmarnuje dodatkową ilość amunicji, aby was powalić, zostanie po was jedynie ładunek, skrzynia, w której znajdują się wasze rzeczy, a na tej skrzyni będzie znajdował się wasz baner zawierający wasze DNA. Teraz, jeżeli gracie ze znajomymi lub z naprawdę ogarniętymi randomami, podniosą oni ten baner i zaniosą do najbliższego punktu odrodzenia. Jeżeli wytrzymają 5 sekund, zostaniecie wezwani z powrotem na pole walki i będziecie mogli wrócić do gry. Niestety bez wyposażenia, ale zawsze to lepsze niż po prostu powrót do menu i zaczynanie od zera. Punkty odrodzenia są zaznaczone na mapie na zielono i każdy z tych punktów może zostać aktywowany raz, niezależnie od tego, jaką ilość banerów posiadacie. Czyli jeżeli jesteście ostatnim żyjącym członkiem drużyny i posiadacie 2 banery, możecie w jednym punkcie wskrzesić 2 kumpli. I uwierzcie mi na słowo, w tej grze śmierć nie oznacza końca. Zdarzyło mi się kilka meczy, w których 2 członków mojej drużyny zginęło, a po odrodzeniu i tak wygraliśmy mecz. Więc nie poddawajcie się i naprawdę wykorzystujcie te punkty odradzania, jeżeli macie taką możliwość. Trzecim elementem, którego po prostu nie można pominąć, jest design całej mapy, na której rozgrywa się walka. Jest to najlepiej według mnie zaprojektowana mapa w grach Battle Royale, jaką widziałem. Mamy tutaj niesamowitą różnicę wysokości terenu, po którym się poruszamy. Mamy mniejsze obszary oddzielone od siebie kanionami i wąskimi przejściami. Taka konstrukcja map naprawdę pozwala toczyć bardzo fajne walki nie tylko w budynkach, ale także na otwartym terenie z wykorzystaniem różnicy poziomów i umiejętności naszych bohaterów. No a skoro już mowa o umiejętnościach naszych bohaterów, to też nie jest to nic nowego w grach Battle Royale, chociaż tutaj zostało to przesunięte troszeczkę dalej. W Ring of Elysium również mamy 3 klasy bohaterów, z których każdy ma troszeczkę inną mobilność. Tutaj w Apexie mamy bohaterów, których umiejętności można by porównać do tego, co możemy zobaczyć w Overwatch lub troszeczkę w Rainbow Six Siege. Każdy ma charakterystyczny zestaw umiejętności pasywnej, umiejętności aktywnej i umiejętności ostatecznej. W zależności od postaci te umiejętności ładują się w różnym tempie, jednak nie musicie się obawiać. Nie ma tutaj umiejętności, która jest w stanie zapewnić wam zwycięstwo. Większość tych umiejętności wymaga znalezienia się dosyć blisko przeciwnika, a tym samym narażenia się na zauważenie lub na nietrafienie naszą umiejętnością, więc tak naprawdę o wiele bardziej działa tutaj współpraca kilku graczy i ich umiejętności niż pojedynczego gracza, który będzie w stanie wygrać wszystko. Same umiejętności są dopasowane do 4 klas bohaterów czy legend, które są dostępne w grze. W chwili obecnej mamy 8 bohaterów, 2 trzeba odblokować i są to bohaterowie ofensywni, defensywni, wspierający oraz tropiciele. I nie zawsze bohater czy legenda z klasy defensywnej będzie typowym tankiem. Mamy tu przykład Kaustika, który zajmuje się kontrolą obszaru za pomocą swoich zbiorników wypełnionych gazem, oraz Gibraltara, który stawia po prostu osłony, aby osłonić swoich kompanów. Podobnie jak w Overwatch, defensywa nie zawsze znaczy to samo. Oczywiście niewykluczone, że w przyszłości pojawią się nowe archetypy legend, ale obecną ilość archetypów opieram na trofeach, które można zdobyć grając konkretną klasą czy wygrywając mecze, i na chwilę obecną mamy ich 4. Ostatnim i myślę najważniejszym elementem, który sprawia, że tak wielu graczy gra w ten tytuł, mimo że na chwilę obecną są dostępne w nim tylko 3, jest system pingowania, system komunikacji, który jest tak rozbudowany, że według mnie będzie przykładem dla innych studiów deweloperskich, w jaki sposób konstruować kontekstowe systemy komunikacyjne dla graczy, którzy niekoniecznie chcą rozmawiać przez mikrofon. System działa po prostu bardzo dobrze. W tej grze naprawdę można wygrać mecz z randomami. Oczywiście nie zawsze traficie na graczy, którzy będą chcieli grać wspólnie, ale w momencie, kiedy traficie, będziecie się czuli naprawdę, jakbyście grali w dobrze zgranej drużynie. Jesteście sobie w stanie za pomocą tego systemu, wykorzystującego głównie jeden przycisk, powiedzieć w zasadzie wszystko. Nie tylko wskazać przedmiot, który może interesować innego gracza, ale inny gracz może zaklepać sobie ten przedmiot, wskazując już na to, co wy wskazaliście. System bierze pod uwagę nie tylko to, co jest na mapie, ale także kto wcześniej wykonywał jakąś interakcję na danym przedmiocie za pomocą systemu
komunikacji. Jest to niesamowicie rozbudowany system i niejednokrotnie się zaskakuje, jak wiele różnych scenariuszy twórcy z Respawna wzięli pod uwagę, konstruując ten element gry. Oczywiście nie jest to gra idealna, ale jeżeli miałbym porównać ten tytuł wypuszczony przez Respawn do kilku innych tytułów, które zostały wydane w ostatnim czasie, to ta gra nie wygląda aż tak źle. Większych problemów z połączeniem do gry nie mam, same bugi graficzne występują niezwykle rzadko i czasem tylko rozłącza mnie z serwerem po to, żeby zaraz mnie podłączyć i od razu wrzucić do grupy. Ostatnia łatka poprawiła kilka elementów i jest coraz lepiej. Mamy już zapowiedziane, że w grze pojawią się również tryby solo oraz duety i cóż, mam nadzieję, że w miarę rozwoju gry dostaniemy nie tylko nowe legendy, które już są w drodze, ale także nowe mapy, które będą jeszcze bardziej rozbudowywały świat, który został zbudowany przez Respawn w Titanfall, a teraz poszerzony w Apex Legends. Wspomniałem troszeczkę o tym we wstępie, że na sukces gry Apex Legends nie składają się tylko rozwiązania systemowe, które omówiłem, nie tylko grafika, ale także gameplay i ogólny klimat całych igrzysk. Na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy gra utrzyma się na rynku wystarczająco długo. Jej popularność zwiastuje, że być może będziemy mieli kolejnego Battle Royale'a, który przyciągnie do siebie graczy, którzy do tej pory nieszczególnie przepadali za gatunkiem. Sam mam kilku takich znajomych, którzy wcześniej nie grali w żadne Royale, a teraz zagrywają się w ten tytuł codziennie. Syndrom jeszcze jednego meczu jest tu jak najbardziej obecny. Mam nadzieję, że dalszy rozwój tego tytułu nie wprowadzi jeszcze bardziej agresywnych mikrotransakcji, które wpłyną na bilans rozgrywki. Odblokowanie pojedynczych legend nie trwa na chwilę obecną jakoś tragicznie długo, około 15 do 20 godzin, w zależności od tego, jak dobrze będzie Wam szło. Niektórzy podobno odblokowali pierwszą postać już po 10 godzinach. Gratulacje, mi zajęło to troszeczkę więcej. Więc grind na postacie jest jak najbardziej odczuwalny, ale nie jest to grind, który by mnie zniechęcił do grania w ten tytuł. 10 czy 15 godzin na odblokowanie jednej postaci to nie jest tragedia. Tak długo, jak nie jest to postać, której odblokowanie daje przeciwnikowi jakąś masakryczną przewagę, jestem gotów spędzić czas w tej grze, zakładając, że dobrze się bawię. Ponieważ inni bohaterowie, inne legendy są na tyle unikatowe i na tyle użyteczne w odpowiedniej konfiguracji, że bez problemu można pokonać bohaterów, którzy są zablokowani na początku. Ten grind nie wykracza poza to, co można zobaczyć w innych tytułach free to play. Gdyby tego typu rzecz była obecna w tytule płatnym, byłoby to nieakceptowalne. Tutaj jest to tytuł free to play. Możemy spędzić w tej grze ponad setkę godzin, nie wydając ani złotówki. I jeżeli tak dobrze bawimy się w jakimś tytule, to prędzej czy później zastanowimy się, czy nie wydać na nią jakiejś kasy. Nie mam nic przeciwko. Kurczę, nikt nie będzie Wam mówił, co macie robić ze swoją kasą. Więc nawet jeżeli nie jesteście fanami tytułów free to play, ze względu na to, że monetyzacja zastosowana w tych grach jest przecież zaprojektowana od samego początku w taki sposób, aby wyciągnąć z Was pieniądze. I nawet jeżeli nie chcecie wspierać tego typu gier, jedną rzecz musicie mi przyznać. Respawn wydał tytuł, który już na początku działał. Mimo drobnych problemów z serwerami, ta gra po prostu działała, mimo że cały świat rzucił się na te serwery w zasadzie w tym samym czasie. Z każdym mijającym tygodniem gra jest coraz bardziej dopracowywana, błędy są usuwane, a jasna droga rozwoju sprawia, że tytuł, mimo swoich pewnych niedoróbek i sposobów, w jaki został wypuszczony oraz nieakceptowanej przez wielu monetyzacji, wydaje się być całkiem solidną produkcją. Nie kosztuje nic, zachęcam Was naprawdę do pobrania tej gry. Zresztą słuchajcie, cały praktycznie materiał, który zobaczyliście w tej recenzji, pochodzi z gry z randomowymi graczami. Oczywiście to nie znaczy, że zawsze będziecie mieli wspaniałe doświadczenie grając z losowymi graczami. To jest mniej więcej 1 na 5 meczy, 1 na 10 meczy, w zależności od tego, ile ma się szczęścia. W każdym razie w tej grze, jako według mnie jedynej grze Battle Royale dostępnej na rynku, macie szansę na zwycięstwo w losowym składzie. I to jest, myślę, największy krok do przodu względem innych gier Battle Royale. Jeżeli będziecie grali w drużynie ze swoimi kumplami, ta szansa jest jeszcze większa. Więc słuchajcie, czekam na Wasze opinie, czekam na rzeczy, które Wam się w Apex Legends nie podobają, czekam na rzeczy i opinie odnośnie tego, co chcielibyście jeszcze zobaczyć na samym kanale. No i cóż, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnej recenzji, być może w Drop In Podcast, tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć. W domku. Braid nie żyje na zewnątrz. Dobra, zajebiście, padło od razu. Nie, ma kumpla tutaj, za tobą. Po prawej, gdzieś tam był.
Dobra. Dwa oddziały, to jeden został, tak? Jeden, tak. To nie jest jeden, jest tu. Tu jest, za tą skałą. Już lecę. Obity. Obity bardzo. Dostał! Yes! No! To widzicie, jak gramy na zwycięstwo, to zwyciężamy. No! No jesteś! W końcu tym Bangalore wygrałem. Dobry mikrofon, dobry. Jeżeli będziecie słyszeli dziwne dźwięki dookoła, to trudno, różne dzieci, rzeczy. Dzieci w domu się dzieją, rzeczy w domu się dzieją, jasna cholera. Zaraz będę musiał sobie kawy dorobić. Jeszcze raz. Może bez jęków, co?